Dobry wieczór Państwu. Przepraszamy za małe opóźnienie. Może najpierw przedstawię tutaj gospodynię Małgorzata Pakier, szefowa działu naukowego muzeum. Dobry wieczór Państwu. Ja przedstawię współgospodarza Grzegorz Chlasta, redaktor Radia Polskiego RDC. Już siebie przedstawiliśmy, teraz najważniejsi goście. Witamy Państwa. Może najpierw przywitamy się z Państwem, tym wszystkim osobom, które, jak tutaj jedna z Pań pięknie powiedziała, tych wszystkich, których przywiał tu wiatr historii i może jeszcze dowieje do nas, i naszych wspaniałych gości. Jest to kolejne spotkanie z cyklu debat o polskich Żydach szeptem i krzykiem. Dwa miesiące temu rozmawialiśmy o polityce pamięci, dzisiaj będziemy rozmawiać o kulturze pamięci. A są z nami Sławomir Kapralski, socjolog i antropolog kultury. Prosimy brawa. Który zajmuje się pamięcią zagłady, problemem pamięci i tożsamości, ale też pamięcią zagłady u Romów. Porównuje pamięć zagłady romskiej z pamięcią zagłady Żydów. W tym szczególnie zajmuje się takimi kwestiami jak krajobraz pamięci, relacja między przestrzenią a pamięcią. Jest autorem książki Naród z popiołów, pamięć, zagłada, tożsamość Romów oraz autorem licznych artykułów po polsku i po angielsku dotyczących właśnie pamięci i tożsamości polskiej, żydowskiej, romskiej, europejskiej. Naszym drugim rozmówcą miała być Barbara Kirschenblatt-Gimblett, dyrektorka programowa i główna kuratorka wystawy stałej muzeum. Niestety z przyczyn zdrowotnych w ostatniej chwili musiała się wycofać, ale jest z nami Stanisław Krajewski, którego serdecznie witamy, profesor z Instytutu Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego, współautor wystawy, opiekun naukowy Galerii Po Wojnie, ale też publicysta, działacz organizacji żydowskich. Między innymi współtworzył Polską Radę Chrześcijan i Żydów, której jest współprzewodniczącym, a w 1979 roku zakładał Żydowski Uniwersytet Latający. Od 2008 roku jest członkiem Rady Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jest też autorem licznych publikacji o dialogu międzyreligijnym i historii Żydów. Pan Wojciech Wilczyk, fotograf, krytyk sztuki, kurator, poeta i eseista. Dobry wieczór. Jego twórczość obejmuje przede wszystkim duże cykle dokumentalne, między innymi Kalwaria 95-2004, poświęcony uczestnikom ceremonii religijnych w Kalwarii Zebrzydowskiej, a także kilka projektów dokumentalnych, Rozpad architektury industrialnej na Śląsku, Czarny-Biały Śląsk, Postindustrial. Do jego najważniejszych prac należy cykl Niewinne oko nie istnieje, w którym udokumentował aktualny stan wszystkich istniejących jeszcze w Polsce synagog, żydowskich domów modlitwy, które nie są już dziś miejscami kultu religijnego. Prace najczęściej mają charakter studium antropologiczno-socjologicznego, w bezkompromisowy sposób podejmują ważkie problemy społeczne i egzystencjalne. No i przez wielu krytyków jest pan Wojciech uważany za najważniejszego obecnie polskiego dokumentalistę. Pani Anda Ziębińska-Witek, kulturoznawca, muzeolog, historyk, metodolog, zajmuje się reprezentacjami zagłady w historiografii, literaturze, filmie, problematyką przedstawienia przeszłości w muzeach. Dobry wieczór. Autorka wielu publikacji, w tym książek Holokaust, problemy przedstawiania, historia w muzeach, studium ekspozycji Holokaustu oraz tłumaczenia monografii Berela Langa Nazistowskie ludobójstwo, akt i idea, stypendystka Fundacji Kościuszkowskiej oraz Fundacji Fulbrighta. Goście zostali przedstawieni. Witamy ich serdecznie jeszcze raz. Chcieliśmy, żeby w tle tej naszej rozmowy dzisiejszej, która wyjdzie od takich pytań
takich rozważań filozoficznych trochę o naturę pamiętania, czym jest pamiętanie, czym jest przeszłość, teraźniejszość, relacje między tymi dwoma przestrzeniami, czym jest muzeum w ich kontekście, żeby tłem tej naszej rozmowy było zdjęcie, które zapewne Państwo wszyscy dobrze znają, ukazujące z lotu ptaka ruiny Muranowa po likwidacji getta. To jest takie zdjęcie wstrząsające w swojej wymowie, gdzie dawne budynki dawnej dzielnicy żydowskiej są dosłownie zrównane z ziemią, a tylko poprzecinane taką kwadratową siatką ulic i jedynym budynkiem, który tam się ostał, jest taka kościół ze strzelistą wieżą, kościół świętego Augustyna. To jest ten ważny kontekst, w którym powstało Muzeum Historii Żydów Polskich, POLIN, o którym zdecydowano, że będzie muzeum jakby wybudowanym w Warszawie. Tak? Ono powstało na tych zgliszczach w obecności tej pustki po tym dawnym świecie żydowskim, który wśród budynków, które zostały wzniesione między innymi z gruzowiska, które tu zostało. Tak, tak. Te gruzy są cały czas Te gruzy są z obecne nami. I one są z nami tutaj też w fundamentach tej budowli. Więc może pierwsze pytanie skierujemy do Staszka Krajewskiego, współtwórcy muzeum, wystawy. Takie trochę przewrotne. Jakie muzeum by powstało, jakie Muzeum Historii Żydów Polskich by powstało, gdyby ono było w Krakowie, a nie w Warszawie? To jest trudne pytanie, bo w Krakowie jest zupełnie inaczej, ale jeśli można, ja chciałbym jednak nawiązać do tych gruzów, bo to jest tak, że kiedy powstawał ten pomnik, i ten pierwszy, i ten duży pomnik Rapaporta, to twórcy jego wyobrażali sobie, że te gruzy pozostaną, że ten główny, zasadniczy pomnik i świadectwo, które pozostanie dla potomnych, to będzie to morze gruzów. I oprócz tego jest jakiś pomnik, który góruje nad gruzami, on górował. To, że to się tak wszystko pozmienia, oczywiście było wtedy niewyobrażalne i sądzę, że oni by powiedzieli, że najlepszym pomnikiem jest morze gruzów. Więc odpowiadając na temat tego, co by było w Krakowie. W Krakowie nie było Morza Gruzów, więc w Krakowie trzeba by było coś stworzyć. Ale i w Warszawie to Morze Gruzów znikło, jak wszyscy, jak już Państwo mówili. Mieszkamy, czy chodzimy po tych, prawda, gruzach wyrównanych, gdzieś te piwnice są, w których nie wiadomo, co się kryje pod spodem. Wszystko można sobie wyobrażać, od kości po jakieś skarby. I no ale żyjemy normalnie, no bo to jest ta siła życia i to pod tym względem jakby, no uważam, że to nie jest nic złego, to jest taka normalność, która dominuje i tylko w naszych wyobrażeniach, w naszym podejściu, tak jak u pana Wilczyka w tym znakomitym cyklu, no próbujemy jakoś się odnieść do tego wyobrażonego fundamentu, po którym wszyscy chodzimy. I to wyobrażenie, sądzę, w Warszawie i Krakowie jest podobne w gruncie rzeczy. To znaczy niby wszystko jest inaczej w sensie fizycznym, ale w sensie mentalnym, idei, w sensie narracji, w sensie jakiejś polityki historycznej, to wszystko jest tak samo. Tak ładnie powiedzieć, wyobrażony fundament. Mówimy tutaj właśnie o tym, muzeum, które powstaje wobec czegoś, prawda? Tej braku tej materialnej, namacalnej przeszłości. Często robi się zarzut właśnie wobec wystawy, który też irytuje twórców, że jest to pewne symulakrum jedynie, tak? Muzeum bez obiektów, muzeum narracyjne, teatr historii albo Disneyland. Chciałabym teraz może panią zapytać, co to znaczy muzeum narracyjne? Czy może istnieć muzeum bez obiektów i jak rozumieć doświadczenie jakiejś, czy możliwe jest doświadczenie autentyczności w takim muzeum? Tak? Oczywiście możliwe jest muzeum bez obiektów, ale zacznę od pierwszej części pytania, czyli czym jest muzeum narracyjne? W chwili obecnej istnieje już wiele definicji muzeów narracyjnych, ale tak najprościej rzecz ujmując, musielibyśmy się cofnąć niedaleko, bo do lat 90. XX wieku
Gdyż za pierwsze muzeum narracyjne uznaje się najważniejsze muzeum narracyjne, na którym bardzo wiele muzeów się wzoruje. Uznaje się Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie. Twórcy ekspozycji Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie stwierdzili, że muzeum narracyjne to będzie muzeum, które przedstawia obiekty w określonym kontekście. To nie jest, i tu jest bardzo częsty błąd, mówi się, że to są muzea bez obiektów. Niekoniecznie. To są muzea, w których obiekt nie jest najważniejszy, w których najważniejsza jest opowieść. Opowieść z początkiem, środkiem, zakończeniem to jest muzeum, które posiada fabułę. Wcale niekoniecznie musi być tak, że oznacza to jednocześnie brak jakichkolwiek autentycznych obiektów. Ja bym tutaj bardzo przestrzegała przed takim rozumieniem muzeum narracyjnego. Czy możliwe jest muzeum bez obiektów? Tak, tylko że takich muzeów nie ma. W tym muzeum, które przed chwilą bardzo dokładnie obejrzałam już po raz drugi, na tej wystawie jest mnóstwo obiektów, gdyż wszystkie te reprezentacje tam się znajdujące są obiektami. Obiekt nie musi być rzeczą autentyczną. Tak bardzo często też rozumiemy, że obiekt to jest coś oryginalnego i autentycznego. Jeśli chodzi o, ja tutaj się będę, nie będę się bardzo rozwodzić, bo to jest oczywiście temat na cały wykład, ale prośba jest taka, żebyśmy streszczali swoje wypowiedzi. A mogę dopytać? Tak, oczywiście. No bo jeżeli mamy nieautentyczne rzeczy, prawda? Rekonstrukcję synagogi, czyli nie synagogę. Rekonstrukcję synagogi. To czy wobec nieautentycznych obiektów możemy doświadczać autentycznych doznań historycznych, przeżyć? Oczywiście. Czy to jest możliwe? Jest to możliwe, jak najbardziej. Z tym, że tutaj muszę zaznaczyć, że kontakt z autentycznym obiektem, który jest otoczony tak zwaną aurą, który jest kontaktem, obiekt stanowi taki pomost, który nas łączy z przeszłością, jest nieco innym doświadczeniem niż to doświadczenie rekonstrukcji. Ze wszystkich badań publiczności wynika, że przychodzimy do muzeum i najchętniej jednak oglądamy obiekty autentyczne. Nie jesteśmy zadowoleni, kiedy mamy do czynienia z rekonstrukcją czy z falsyfikatem. Dlatego ja bardzo zasadniczo przestrzegam przed całkowitym wyrzucaniem obiektów z ekspozycji, z tego względu, że muzeum jest swoistego rodzaju medium. Medium, które oczywiście przedstawia, reprezentuje przeszłość, ale mamy wiele innych mediów tego rodzaju. I muzeum niejako z nimi konkuruje, dlatego żeby zachować swoją tożsamość, swoją oryginalność i swoją wyjątkowość, jednak moim zdaniem powinno, nie powinno porzucać opowieści, ale powinno jednak zatrzymać sobie ten wielki przywilej reprezentowania autentycznych obiektów. Ja wiem, że tutaj jest twórca ekspozycji. W każdym bądź razie bardzo chętnie oczywiście podyskutuję na ten temat. W każdym bądź razie uważam, że to jest jednak dla muzeum niedobre. Szczególnie dla muzeum historycznego. A dlatego muzeum jest... Tak, też. Brakuje obiektów, pani uważa. Zdecydowanie brakuje, dlatego że mamy doskonale zaaranżowany spektakl wiedzy. Momentami nawet przypominający, widzę nawet reakcję publiczności, kiedy tam jest bardzo dużo rzeczy, które można dotknąć, które można zmienić, przeradzający się w swoistego rodzaju grę między widzem a ekspozycją. Oczywiście jest to angażujące, oczywiście budzi to emocje, jednak te emocje mogłyby być zupełnie innego rodzaju, gdyby na ekspozycji było więcej autentycznych obiektów. Ten zachwyt nad rekonstrukcjami, nad muzeami narracyjnymi doprowadzić może do tego, że wszystkie muzea staną się do siebie podobne. One oczywiście będą miały różną treść, ale w sensie takim technologicznym, w sensie formy, będą do siebie podobne. Mamy bardzo dużo w chwili obecnej na świecie tak zwanych miejsc dziedzictwa, które są bardzo podobnie zaaranżowane. I jeśli wszystkie muzea będą wyglądały tak samo, trudno będzie o ten taki, o tą taką emocję, która wiąże się jednak z kontaktem z materialną
rzeczą pochodzącą z przeszłości. Mam nadzieję, że ja jasno tutaj się wyrażam. To jest zupełnie jasne, tak, ale jeśli można coś dodać. No, czasem jest tak, że nie ma obiektów albo nie ma dobrych obiektów, żeby włączyć je do narracji. To, że się rekonstruuje różne rzeczy, jest zresztą normalne. No, Zamek Królewski w Warszawie, czy on przez to, że jest zrekonstruowany od zera, jest jakoś gorszy? Lepiej, żeby go nie było. A tutaj jest pewna narracja, w której nie tylko, że są obiekty użyte w różnych momentach, ale po pierwsze tak, mamy cytaty. Ważną częścią od samego początku, od 1000 lat temu do teraz są cytaty, które są zawsze oryginalnymi cytatami od jakichś osób, które uczestniczyły w tej historii opowiadanej. Więc to jest też rodzaj obiektu, no, w innym sensie, ale jednak obiektu. No, w tej części nowszej, czy najnowszej, jest sporo filmów. No, czy film jest autentycznym obiektem? Myślę, że tak, jakby nakręcony kilkadziesiąt lat temu, chociaż to jest któraś kopia i zrobiona teraz na komputerze. No, ale oczywiście, że to jest autentyczne, bo to jest przecież to co nakręcono. I tak dalej, i tak dalej. A no, te drobniutkie obiekty, czasem bardzo jakieś skromne nawet, no, są dostępne. No, w dwojaki sposób niektóre. No, na przykład jest jakiś album, który można oglądać w gablotce, no, ale jakby wszyscy zaczęli go, ten album przeglądać, to on by dosyć szybko zczezł. Natomiast oprócz tego albumu mamy też ekran, na którym możemy te same stronice oglądać i na ekranie dotykowym. Czyli mamy jakby i obiekt, i to jest, uważam, o wiele lepiej, niż gdyby był sam obiekt. Chciałabym, żebyśmy się też zastanowili właśnie nad tą obecnością, brakiem tych obiektów, ale jakby co to świadczy o pamięci. Barbara tak ciekawie ostatnio powiedziała, że to nie jest Muzeum Historii, tylko Muzeum Pamięci. Co to znaczy Muzeum Pamięci? Przychodzą mi do głowy na przykład wypowiedź francuskiego historyka Pierre'a Nory, który mówi, że mówimy dzisiaj tyle o pamięci, dlatego że już jej jest tak mało wśród nas. Co, Sławku, myślisz o tym? To bardzo odchłanny temat jest. Coś może spróbuję powiedzieć, ale zostałem jakoś sprowokowany tą poprzednią wymianą na temat autentyczności i obiektów, więc jeśli pozwolisz, dwa słowa chciałbym powiedzieć na ten temat, a właściwie dwie króciutkie anegdoty Państwu opowiedzieć, które mogą trochę nam w innym świetle ustawić problem autentyczności. Mianowicie we wspomnianym tu Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie znajdują się również bardzo konkretne obiekty. Jest taka tęsknota, żeby je wbudowywać tam w narrację muzeum. Jednym z takich obiektów jest autentyczna brama cmentarza żydowskiego w Tarnowie, na którym dokonano strasznych mordów na Żydach z tarnowskiego getta. Ta brama jest teraz w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie jako ten autentyk, prawdziwa rzecz, przez którą to bramę szli Żydzi na śmierć. W Tarnowie jest kopia tej bramy z dużą metalową tablicą, która informuje, że oryginał znajduje się w Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie, że został podarowany przez prezydenta Lecha Wałęsę. Bardzo długa taka notka po polsku i po angielsku. Czyli tak, a oryginał, autentyk jest w Waszyngtonie, w miejscu, tam gdzie historia miała swoje miejsce, jest kopia. Czyli jakby tam nie ma tego autentyku. Tymczasem wśród ludności miejscowej, ja akurat w tym czasie jeździłem tam bardzo często i robiłem różne wywiady z ludźmi, ten akt darowizny spotkał się z szerokim odzewem i ludzie, którzy nigdy w życiu nie zadaliby sobie trudu, żeby przespacerować się te 20 minut za rogatki na cmentarz żydowski, zaczęli tam chodzić, żeby obejrzeć kopię tej bramy z tą tablicą, z napisem, że oryginał jest w Stanach Zjednoczonych. Mówiono o tym, traktowano to ogólnie jako znak czegoś w rodzaju nobilitacji naszego tutaj miejsca. No, można by też powiedzieć, Państwo z kongresówki to pewnie nie wiecie, że Tarnów to jest takie lokalne centrum emigracji do Stanów Zjednoczonych. Każdy ma jakąś rodzinę w Chicago. Więc jak coś znajduje odzew w Ameryce, to znaczy, że jest dobre.
I nagle w ten sposób ci tarnowscy Żydzi, zamordowani na cmentarzu żydowskim, otoczeni milczeniem przez wiele lat, stali się tematem rozmów, komunikacji między ludźmi. Zaistnieli w pamięci, a to zaistnienie zostało sprowokowane zabraniem przedmiotu autentycznego, prawda? Brakiem, dziurą. A więc i takie sytuacje mogą prowadzić do całkiem no, autentycznych lub w każdym bądź razie burzliwych rozmów i powrotu pamięci. Druga historia dotyczy też tamtego regionu, niedaleko Tarnowa jest miejscowość Bochnia, gdzie jest Muzeum Okręgowe i w tym muzeum od zawsze był taki kącik żydowski. Niedużo, jeden róg takiej sali na wystawie stałej, kilka fotografii, ale był. No i ja tam kiedyś wziąłem grupę amerykańskich studentów, wtedy takie robiliśmy programy letnie w Krakowie jeszcze na Uniwersytecie Jagiellońskim przy udziale uniwersytetów amerykańskich. Byliśmy na cmentarzu w Bochni i poszliśmy też do tego muzeum i zauważyłem, jak student na imię miał Aaron, niezwykle wzruszony wpatruje się w fotografię znajdującą się niedaleko tego kącika żydowskiego i przedstawiającą więźniów Auschwitz i wyjmuje aparat fotograficzny, żeby sfotografować te fotografie. No i ponieważ zauważył, że go obserwuję, powiedział bardzo wzruszony, że on mi chce podziękować, że przyprowadziłem ich do tego muzeum i że mógł zobaczyć, że ta pamięć tych pomordowanych w Holokauście Żydów jednakowoż jest gdzieś tutaj reprezentowana, jakoś doceniona. I znalazłem się wtedy w trudnym położeniu, ponieważ to zdjęcie nie przedstawiało żydowskich ofiar Auschwitz. No ale musiałem mu o tym powiedzieć. Prawda przede wszystkim i mówię, słuchaj Aaron, no bardzo się cieszę, że się cieszysz, ale tak na marginesie to zdjęcie to są polscy więźniowie Auschwitz. No Aaron się zapytał, czy jestem na pewno pewny. Powiedziałem, że tak. No i wtedy schował aparat, nie zrobił zdjęcia temu zdjęciu, ale przez moment przeżywał zupełnie autentycznie wzruszenie wywołane czym? No, czymś, co do czego się mylił, co nie było autentyczne. Niemniej jednak jego uczucie autentyczne było jak najbardziej. I od tego chciałbym przeskoczyć do odpowiedzi na twoje pytanie, Gosiu. Mianowicie Muzeum Pamięci. To jest właśnie taka sprawa, że muzeum współczesne no, cierpi na pewną taką przypadłość spowodowaną no, grzechem pierworodnym wszystkich muzeów. One powstały w określonym czasie w Europie, w momencie budowania nowoczesnych społeczeństw. One zawsze przedstawiały jakieś dominujące narracje, pewien klucz interpretacyjny podawały. I w pewnym momencie po latach zaczęto to krytykować jako nieautentyczne. Także wszystkie muzea chcą być autentyczne, choć bardzo różnie tę autentyczność rozumieją. Określenie Muzeum Pamięci to jest właśnie próba poszukiwania takiej autentyczności muzeum. No bo skoro już wspomniałaś Pierre'a Nore, to on właśnie twierdził, że autentyczne to są te naturalne środowiska pamięci, kiedy ludzie zachowują w żywej pamięci wydarzenia, które miały miejsce. Kiedy tego nie robią, kiedy mamy zamiast tego upamiętnienia czy różne muzealizacje, to wtedy autentyczności nie ma. Muzea zasadniczo reprodukują coś, co się nazywa, no, Jay Winter nazywa to pamięcią historyków.
lokuje ją w opozycji do żywej pamięci ludzi, którzy coś pamiętają. Więc muzea tradycyjnie były reprezentacją tej pamięci historyków, jakiejś obiektywnej wizji przeszłości i pomijały milczeniem tę ulotną pamięć, jak to mówią badacze, pamięci społecznej komunikacyjną. No i teraz chcą wyjść poza tę dychotomię. Jay Winter ukuł takie pojęcie pamięci historycznej, że mianowicie jest coś pomiędzy obiektywną pamięcią historyków i ulotną, często wypaczoną pamięcią ludzi. Muzeum powinno właśnie znaleźć taki obszar pomiędzy tym, co ludzie pamiętają, a tym, co historycy wiedzą. Muzeum nie historii, a pamięci, to jest koncepcja, która właśnie jak gdyby kontynuuje ten tok rozważań, żeby muzeum stało się bardziej autentyczne. Tyle tylko, że to jest trudna ścieżka, bo gdyby tu była Barbara, to można by jej zadać pytanie, no dobrze, Muzeum Pamięci, ale jakiej, czyjej, o kim? Jeżeli odchodzimy od pamięci historyków, to musimy się pogodzić z tym, że wkraczamy na grząski teren, że tych pamięci będzie wiele, że one będą często skonfliktowane. A czy jest jedna pamięć historyków? Też bym wątpił, mówiąc szczerze. Nie ma na pewno. Ja jestem historykiem z wykształcenia. Nie ma na pewno. No, ale jest ich pewnie trochę mniej niż pamięci. Ale tutaj ja muszę wejść w słowo. Muszę po prostu. Nie można oddzielać Muzeum Historii od Muzeum Pamięci. Jednak muzeum mimo wszystko jest takim spotkaniem historii z pamięcią zbiorową, powiedziałabym, bardziej niż z tą pamięcią indywidualną, ale muzeum reprezentuje, szczególnie takie duże muzea, ono reprezentuje pewną oficjalną wersję historii. To jest pewien zasób faktów, które tworzą pewien kanon. Dlatego tutaj oczywiście, kiedy przychodzimy do muzeum, to konfrontujemy naszą pamięć indywidualną i to, co dziedziczymy niejako z pamięci zbiorowej, z tą oficjalną wersją, którą reprezentuje nam muzeum. Czyli każde muzeum leży na przecięciu takim historii tej oficjalnej, historyków, tak, i pamięci indywidualnej, pamięci zbiorowej i ostatecznie pamięci kulturowej, czyli tej międzypokoleniowej, która należy do naszej narodowej tożsamości. Także zasadniczo jest to, naprawdę nie wolno tego rozdzielać, z tym się nie zgodzę, że będzie to tylko i wyłącznie Muzeum Pamięci, ale jest to taki dyskurs, to znaczy muzeum leży na przecięciu właśnie różnych dyskursów. Wielkim problemem każdego muzeum jest przeniesienie tej obiektywnej, tak zwanej obiektywnej historii, którą zasadniczo profesjonalna historiografia jest historiografią pisaną, prawda? Czyli przeniesienie tego na dyskurs wizualny. I tutaj bardzo często zdarzają się, to znaczy nie ma historyka, który po wyjściu z muzeum by powiedział tak, jestem zadowolony, tak, to wszystko jest. Wręcz przeciwnie, każdy powie, wymieni całą listę rzeczy, których nie ma, gdyż dla historyka opisać coś dobrze, to znaczy opisać to z wielką szczegółowością. Tymczasem muzeum posługuje się zupełnie innym dyskursem, innymi środkami. I dlatego też porównanie muzeum, prawda, każdego do historii profesjonalnej wyjdzie na niekorzyść muzeum. Bardzo niesłusznie, gdyż to są zupełnie dwa różne sposoby przekazywania reprezentacji przeszłości. Dziękuję, że pani to powiedziała, tylko jedno słówko. Barbara Kirschenblatt też używa takiego określenia teatr historii, że to właśnie nie tyle jest muzeum, co pewien taka teatralizacja tego, co sobie wyobrażamy, że było z pewnej perspektywy. Jak tak się na to popatrzy, to troszeczkę inaczej może podchodzimy też do tej kwestii obiektów i wszystkich innych. A ponadto jeszcze jest jeszcze jedno świetne określenie, że to jest archiwum, na które narzucona jest struktura, prawda? Bo tam jest, znaczy chodzi o to muzeum. Tam jest mnóstwo różnych materiałów, tekstów, no, rzeczy, do których można dotrzeć. Nikt nie jest w stanie, będąc nawet od rana do wieczora, w ciągu jednego dnia wszystkiego zobaczyć, ale to nie jest wada, bo to jest tak jak właśnie jakby to było archiwum, w którym jest ileś takich punktów orientacyjnych, ileś możliwości wejścia w głąb. No, nikt nie jest w stanie w jeden dzień, a nawet w dłuższy czas przejrzeć całego archiwum, a to jest taki archiwalny wybór ważnych rzeczy z pewnymi wskazówkami dla widza.
Ale tak sobie pomyślałem, że jednak jest też kilka prawdziwych przedmiotów w muzeum i gdzieś ta pamięć się sytuuje pomiędzy tymi prawdziwymi przedmiotami, a tymi rekonstrukcjami. To jest zanim oddam głos panu Wojciechowi, przepraszam, że to tak zło to odciągamy, ale jest w tym pewna premedytacja, bo kiedy pan Kapralski mówił o tych konkretnych sytuacjach, anegdotach, to mi się przypomniało, że jestem z Poznania, w środku miasta stoi, no właśnie, co to jest? Bo kiedy Niemcy wkroczyli do Poznania w czasie wojny, tam ścieli górę tej synagogi, ona została spłaszczona, początkowo zamieniona w magazyn, a potem, jako że tam cała masa transportów młodych chłopaków, żołnierzy niemieckich szła z frontu wschodniego, no i oni często nie mieli rąk, nóg, potrzebny był jakieś miejsce takiej rekonwalescencji, to urządzili tam basen. I ten basen, który służył rehabilitacji niemieckich żołnierzy, również po wojnie funkcjonował dla całych pokoleń tam w Poznaniu ludzi. No jest to po prostu basen, na którym były zajęcia wychowania fizycznego, tam się przychodziło, jakieś wspomnienia, jakieś młodzieńcze, pierwsze jakieś różne dziwne historie. Pamiętam taki moment, kiedy się zacząłem nad tym zastanawiać właściwie, jak gra ten basen w przestrzeni miasta i dlaczego on nie wywołuje żadnych jakby skojarzeń właśnie w związku z tymi ludźmi, którzy przychodzili do tej świątyni, tam jakieś ważne momenty ich życia następowały. Właściwie takie dwa momenty, kiedy zaiskrzyło w jakiś sposób, to pamiętam taką dużą wystawę już niedawno, bliżej naszych czasów, gdzie różni artyści ze świata próbowali jakoś się odnieść do tej sytuacji, kiedy to już nie był basen, choć ten chlor czuć było jeszcze w powietrzu, różne elementy wystroju, ściany, no, miejsce, gdzie przed chwilą pływali ludzie, odtworzony z głośników szum, gwar tego basenu. Wchodzimy do szatni, a tam trzech jakichś pobożnych Żydów zakrytych płachtami, modlących się przy ścianie. To jakiś rodzaj był animacji tej sytuacji, poruszające. No i drugi moment, kiedy zaiskrzyło, nie wiem, czy to było świadome, czy nieświadome, jaki był. W każdym razie znam wiele osób, którymi absolutnie to wstrząsnęło. Otóż w pewnym momencie, kiedy wybuchł kapitalizm, pojawił się na ścianie takiej, gdzie przejeżdżały tramwaje, taki wielki plakat, emblemat na ścianie synagogi, taki billboard, obyśmy powiedzieli, na którym była taka wielka ilustracja przedmiotu reklamy i było napisane tak: piece gazowe, niemieckie. To absolutnie dla kilku moich znajomych po prostu wstrząsające. No ja potem zastanawiałem się właściwie, dlaczego tylko w takich momentach iskrzy, wywołuje się jakaś pamięć, która właściwie no nie może się rozpalić, bo nie ma się do czego odnieść. Dlatego, że tam już nikogo nie ma z tych ludzi. Nikogo. Jest niewielka, malutka gmina, parę osób, którzy właściwie nie do końca są związani z Poznaniem. Natomiast wszyscy, absolutnie wszyscy ludzie, którzy tam przychodzili do tej synagogi, albo zginęli, albo już nie wrócili. Jest pustka. Właściwie w przestrzeni międzyludzkiej jest to wyłącznie basen. To nie jest synagoga, choć jest to hucząca synagoga. I tak sobie pomyślałem, że pomiędzy zaiskrzyło, pomiędzy budynkiem. I pan też, fotografując te miejsca, które kiedyś były synagogą, kiedyś były domem modlitwy, kiedyś były czymś ważnym, i fotografując to, co dziś jest, co stoi, ten budynek, tak jakby na przykład tę synagogę w Poznaniu, która nie jest synagogą, choć teraz znowu zaczyna nią być, to gdzieś ta pamięć jest pomiędzy tymi fotografiami. Tak jak w muzeum między tymi prawdziwymi jednak kilkoma przedmiotami, a tymi rekwizytami wykonanymi po to, żeby stworzyć ten teatr pamięci, o którym mówiliście. Czy pan się z tym zgodzi? Znaczy, no nie do końca. Może powiem jeszcze o Bełżcu. Kiedyś wybrałem się do Bełżca, żeby robić zdjęcia i tam między muzeum, między tym terenem, gdzie jest ta aranżacja teraz zrobiona muzealna, a między dawną lokomotywownią, gdzie była sortownia mienia ludzi, którzy zostali zamordowani, jest budynek na stawni kolejowej z hasłem namalowanym nad szprejem
i sprawdziłem teraz niedawno w Google Street View, i to ciągle jest, środki czystości, import z Niemiec. Więc to w tym kontekście dokładnie coś takiego. Z tą pamięcią to jest różnie, więc na przykład jak robiłem zdjęcia, to spotkałem się z czymś takim, że wszyscy doskonale sobie zdawali sprawę, wszyscy doskonale wiedzieli, gdzie była synagoga. Aczkolwiek czasami nie chcieli mi tego powiedzieć, więc na przykład w Olbromiu i też pamiętam w Pilicy, miejscowości blisko siebie, w Pilicy stałem przed tym budynkiem i pytałem ludzi, starszych ludzi, gdzie, że wiem, że gdzieś tutaj jest budynek z dawnej synagogi, żeby mi powiedzieli, który to jest, bo nie mogłem zlokalizować na podstawie książki zresztą Eleonory Bergman Jana Jagielskiego, bo z niej korzystałem między innymi i stałem przy tym budynku, oni mówili tak, tu gdzieś była, gdzieś tam za rzeką. No ja tam krążyłem, wróciłem po paru miesiącach po weryfikacji i to samo było w Wolbromiu. Pan, który tam w tej synagodze nadal zresztą z reklamą firmy Bayer, to też jest dosyć złowieszcze na ścianie, prowadzi sprzedaż środków ochrony roślin, też mnie przekonywał, że owszem, tak, prawie w tym miejscu, ale nie ten budynek, tylko dalej. A mówię, no dobrze, dalej, ale to gdzie? No już go nie ma. A mówię, a i tak dalej, mniej więcej tak to wyglądało. Więc pamięć oczywiście jest i to trochę wyglądało tak jak w paru przypadkach, czy kilkunastu przypadkach, jak w filmie Ida, kiedy pani prokurator ze swoją siostrzenicą udają się do domu, gdzie ukrywała się siostra, i rozmawiają, gospodarza nie ma, rozmawiają z jego żoną, wychodzą nic nie wskurawszy, a tam stoi po prostu grupa ludzi, obserwatorów. I jak robiłem zdjęcia, to często tak było. To znaczy wszystko doskonale wiedzą, wszyscy doskonale wiedzą i to jest wiedza przenoszona z pokolenia na pokolenie, ponieważ przecież chyba nie miałem okazji rozmawiać z ludźmi, którzy urodzili się przed wojną i pamiętaliby dobrze tamte czasy. Ta wiedza jest przekazywana, wszystko doskonale znają miejsce, gdzie była synagoga, czy który budynek był synagogą, a także też większość z nich jest w stanie powiedzieć, który dom był własnością żydowską, a który nie, więc ten rodzaj pamięci istnieje. Natomiast oczywiście jest coś też takiego, z czym się zetknąłem i to dotyczy takich najbardziej wspomnień z dzieciństwa, że ten sygnał jest w krajobrazie i na przykład ja jako dziecko mieszkałem w dzielnicy Dębniki w Krakowie, nie rozumiałem, dlaczego pewne miejsca wyglądają tak, jak wyglądają. To była dla mnie kompletna, to była dla mnie tajemnica. Czułem, że tam jest jakiś znak zapytania, że Coś tam było, że coś jest nie tak. Ja tak miałem z synagogą w Poznaniu. I to między innymi ulica Różana w Krakowie, prowadząca do Rynku Dębnickiego. Mnóstwo tam było na domach tabliczek MZBM i jak robiłem projekt Niewinne oko nie istnieje i sprawdzałem lokalizację, to zorientowałem się, że tam w niedalekiej odległości był dom modlitwy. Więc tak samo, więc mówię o tym sygnale, który z krajobrazu jak gdyby płynął i to było coś takiego, co było bardzo silnym znakiem, aczkolwiek nie potrafiłem go zrozumieć. Odpowiedź była prosta i sytuacja była taka, że zanim w ogóle zacząłem fotografować te synagogi, interesowały mnie pewne partie miast, w końcu nie zrobiłem zdjęć takich miejsc, gdzie właśnie ten znak zapytania się pojawia. I w Jędrzejowie kiedyś właśnie wysiadłem przy rynku i zapuściłem się w taki rejon, który właśnie był taki tajemniczy i to było dla mnie niezrozumiałe i patrzyłem na te budynki, wiedziałem, że jest to jakiś rodzaj komunikatu i wszedłem do piekarni, a tam na ścianie był napis, była panorama Jędrzejowa wypalona, taka opalona w drewnie i wycięta laubzegą i opalona i był napis tradycji od 1943 i w tym momencie wszystko stało się dla mnie jasne. Ale właśnie jeżeli te znaki właśnie są w przestrzeni, ale w dzieciństwie czy w jakiejś wczesnej młodości ich nie rozpoznawaliśmy tam będąc w tych różnych miejscach, dopiero z czasem to docierało. Jeżeli ludzie pamiętają, a równocześnie nie chcą wskazać tych miejsc, na przykład się tak zdarza, że albo na przykład się o tym nie mówi, to dlaczego, jak pan myśli, tak jest? To jest dobre pytanie, na które nie potrafię odpowiedzieć, natomiast myślę, że
Ważnym, znaczy gestem istotnym jest pokazanie takich miejsc, takich obiektów w innej przestrzeni, więc na przykład zrobienie zdjęć o charakterze dokumentalnym i prezentacja w postaci publikacji, czy też w przestrzeni sztuki jest takim mocnym sygnałem, który pokazuje, że mamy do czynienia z takim zjawiskiem, że jest to bardzo konkretny obiekt o konkretnej historii, wycięte jak gdyby z kontekstu przez zrobienie fotografii, przez umieszczenie tego w książce, przez opatrzenie opisem, poprzez nadanie porządku, pewnego porządku narracji wizualnej, porządku obrazom pojawiającym się na wystawie, w publikacji. Ja to rozumiem i tak też to czytam, natomiast jest to, ja mam też taki album właśnie po Wielkopolsce, jeździłem, podobnie on jest skonstruowany jak pana projekt, nie jest ani tak jakoś, nie jest taki dobry, ale idea jest podobna. I mam takie wrażenie, że właśnie jest jakieś pęknięcie między tym, czym te budynki były, jak sobie stoją dziś, jak się o tym nie mówi, że to jest jakieś takie niesklejone właśnie, popękane, a z kolei muzeum pokazuje taką w tym teatrum pamięci jakąś jedność tej opowieści. To, że to jest jakiś taki właściwie czarowny sen trwający ileś lat, wchodzimy, bierzemy udział w tym śnie, ten sen się dzieje, wychodzimy i jakby ta rzeczywistość na zewnątrz jest trochę inna, właśnie taka popękana, nie składa się w taki fantazmat, czasem jest, to są bardzo takie drastyczne te pęknięcia, można się pokaleczyć. To był jeden z wątków tej ostatniej dyskusji tutaj, że właśnie jest coś takiego jak bunkier tej dobrej pamięci, dosłownie bunkier, grube ściany z obstawą, która wpuszcza, sprawdza, filtruje, grube mury i w środku ta dobra pamięć, a co jest na zewnątrz? Jeśli mogę tutaj tylko dopowiedzieć do tego, co powiedziałeś, bo może państwo zaczynają się trochę czuć zagubieni, my tak tutaj szeptem podchodzimy pod to, co ma być taką kulminacją tej rozmowy, bo o czym rozmawialiśmy do tej pory, o przestrzeniach, o tej pustce i tak bardzo ładnie powiedziałeś, Grzegorzu, właśnie to pęknięcie, ten tutaj bunkier, który też ma w sobie w swojej architekturze pęknięcie, ale jest jednak taki gładki. Na początku Staszku mówimy o tej przestrzeni, o budynkach, ale tak naprawdę spotkaliśmy się po to, żeby rozmawiać o polskiej kulturze pamięci, o tym, jak ona się przejawia w polskiej, nie wiem, kulturze popularnej, kulturze wysokiej. A ty, Staszku, wcześniej tak powiedziałeś, to tutaj mi tak dobrze pasuje do tego, żeby właśnie przejść do kolejnego pytania, piwnice, w których nie wiadomo, co się kryje. I teraz mamy taką książkę Igora Ostachowicza, Noc żywych Żydów, gdzie z tych piwnic wychodzi to, co się tam kryje, prawda? Przychodzą ci Żydzi jako ci zombie i maszerują, spacerują po dzisiejszej Warszawie. Niechciane upiory pamięci. Niechciane, tak, mamy tutaj, rodzi nam się poeta na scenie, Grzegorz Chlasta. Gdybyśmy się zabawili teraz takiego psychoanalityka pamięci zbiorowej, jeśli to jest możliwe, no to mamy ewidentnie do czynienia w polskiej kulturze z takim nowym zjawiskiem, tak jak do tej pory jeszcze no, niewyobrażalne było dla twórców filmowych, dla twórców kultury w ogóle, żeby mówić o zagładzie, o Żydach w innych gatunkach niż takich klasycznych, poważnych, realistycznych, tak nagle mamy wybuch takich przedstawień właśnie makabrysk, no ci Żydzi zombie. Tutaj my sami gościliśmy przed chwilą kabaret Pożar w burdelu, który mówi o inwazji dybuków. No i jakoś tak mierzymy się z tą przeszłością, która właśnie w tym naszym warszawskim kontekście jest taka wywołana na tych gruzach, na tej pustce, o której i właśnie to, o czym mówiliśmy, ta pustka versus ten brak tej materialnej przeszłości, to pytanie o autentyczność, a tu nagle te światy takie oniryczne, surrealistyczne. Jaki jest stan polskiej pamięci? Co się z nią dzieje? Skąd te koszmary nagle?
Ja chciałabym, bo jest to jednocześnie jakaś odpowiedź na to pytanie, że ludzie pamiętają, ale nie mówią, tak? Padło takie pytanie. Mam hipotezę roboczą, bo oczywiście nie ma jeszcze ostatecznych odpowiedzi i długo nie będzie. Między, proszę Państwa, mniej więcej co 40 lat zmienia się horyzont pamięci takiej zbiorowej z tego względu, że odchodzą ludzie, którzy pewne wydarzenia pamiętają. Którzy pewnych doświadczyli po prostu pewnych wydarzeń i mają o nich pamięć żywą. Jeśli chodzi o przeszłość żydowską w Polsce, to jest w ogóle dużo dłuższy okres, kiedy o tym w ogóle się nie mówiło. W chwili obecnej żyją jeszcze osoby, ale to już są ostatni świadkowie Holokaustu, ale tak naprawdę są to już bardzo nieliczne wyjątki. I pamięć o przeszłości żydowskiej w Polsce jest, nie jest jeszcze tą pamięcią ustanowioną i stabilną. Wciąż jeszcze się tworzy. Mieliśmy do czynienia z gigantyczną dyskusją po książkach Grossa, prawda? Ale to nie jest tak, że te konkluzje są w jakiś tam sposób ostateczne. Oczywiście muzeum prezentuje pewną wizję oficjalną, ale wcale nie znaczy to, że ta oficjalna wizja została już ogólnie narodowo przyjęta. Dlatego mamy wciąż do czynienia z taką sytuacją, kiedy pamięć zbiorowa wciąż, można powiedzieć, jest to pewne wrzenie. Ludzie nie wiedzą tak naprawdę, co o pewnych wydarzeniach myśleć i jak je pamiętać, prawda? Gdyż to musi się z czasem po prostu ustabilizować i stąd zasadniczo w bardzo wielu przypadkach dochodzi do takich dysonansów poznawczych. I te przykłady o Stachowicz i tak dalej, tego typu, chociaż tutaj należałoby przede wszystkim powiedzieć o Maus, o komiksie o Holokauście, gdyż to był taki prekursor mówienia o horrorze w gatunkach takich, które uchodzą za niepoważne, ale na naszym polskim przykładzie to są próby przepracowania tych trudnych tematów, przełożenia ich na kody popkultury po prostu. Porównuje się Ostachiewicza do Tarantino na przykład, prawda? A zatem teraz jesteśmy na takim etapie próbowania mówienia o polskiej, o polsko-żydowskiej przeszłości na różne sposoby. Nie jest to już temat tabu i dlatego szukamy. I dlatego mi się wydaje, że to są bardzo ciekawe czasy, gdyż za jakieś powiedzmy 50 lat będzie to już pamięć ustabilizowana i będzie jakaś wersja oficjalna i prawdopodobnie przyjęta przez zbiorowość i stanie się to ugruntowaną pamięcią kulturową. W chwili obecnej wciąż jeszcze się tą pamięć tworzy. To jest już, czyli to jest pamięć gorąca, tak, a nie zimna. Przez to na przykład takie strzały, jak wypowiedź jakiegoś szefa FBI gdzieś w Stanach, nagle tutaj powoduje, że to wszystko drży, ale przez to jest fascynujące, ciekawe, bo obserwujemy, jak ona się schładza i staje na naszych oczach. Teraz obiecany głos. Znaczy ja myślę, że zawsze jest dobrze odnosić się do konkretu i na przykład w przypadku ekspozycji tej narracyjnej w Muzeum Historii Żydów Polskich, gdzie nie ma, gdzie tych eksponatów autentycznych jest bardzo mało, ale takim kontrapunktem do tego są wystawy czasowe i wystawa na przykład prezentująca zdjęcia fotografów z getta łódzkiego, planowana wystawa Romana Wiszniaka, wystawa Franka Steli, który inspirował się przy tworzeniu kompozycji książką Piechotków, więc to jest, wydaje mi się, bardzo dobry punkt, znaczy jak gdyby w tym muzeum mamy dużo możliwości pokazywania, prezentacji różnych rzeczy, więc oprócz tej stałej ekspozycji, która ma zalety i pewne wady, tak myślę, jest też miejsce na przykład na pokazywanie projektów artystycznych czy przedsięwzięć artystycznych, które odnoszą się do pamięci, czy są rodzajem dokumentu i są rodzajem konkretnego dokumentu, nie są narracją wykreowaną, nie są jakąś kopią, prawda? Czyli to jest bardzo dobry, myślę, że to jest skuteczna metoda działania. Ja chciałem się podzielić takim doświadczeniem badawczym zbliżonym do pańskiego, mianowicie 25 lat temu uczestniczyłem w projekcie
rozmawialiśmy z wieloma ludźmi w Polsce Południowej i Wschodniej na temat tego, jak pamiętają Żydów. Ja te wywiady teraz czytam po 25 latach, ponieważ one nigdy nie były opracowane z różnych powodów. Teraz włączyliśmy ich opracowanie do nowego projektu. Będziemy też rozmawiać z młodszymi ludźmi, żeby to porównać. I to jest fascynująca lektura. Przede wszystkim uświadomiłem sobie, że bardzo wiele się wydarzyło przez te 25 lat i w chwili obecnej pamięta się Żydów w Polsce zupełnie inaczej niż 25 lat temu. Wtedy, można powiedzieć, nie było nic w otoczeniu tych ludzi, co spontanicznie nakierowałoby ich uwagę na przeszłość, zwłaszcza przeszłość żydowską. Pan powiedział, że wszyscy wiedzieli. Ja bym się z tym zgodził, tyle tylko, że wiedza to jest taka trochę niepewna rzecz. To nie jest tak, że zawsze wiemy tak samo. Czasem tak wiemy, a nie wiemy też trochę. Potencjalnie wiemy, ale nie aktualizujemy tej wiedzy w danym momencie. I ja właśnie takie miałem doświadczenie 25 lat temu. Ludzie starsi, z którymi rozmawiałem, bo chodziło o to, żeby to byli ludzie, którzy mają swoje własne, żywe wspomnienia Żydów. Ci ludzie na początku zdawali się nic nie wiedzieć. Po godzinie, dwóch, kiedy się rozkręcili, to okazało się, że wiedzą prawie wszystko. Ale pierwsza reakcja była taka właściwie, no czego ten człowiek ode mnie chce, to są jakieś prehistoryczne sprawy zupełnie, które nie funkcjonują w horyzoncie mojego doświadczenia. I to może być też jakaś odpowiedź na pańskie pytanie. Ludzie czasami faktycznie nie zdają sobie sprawy z tego, co wiedzą, bo nic ich nie zmusza, żeby uaktywnili ten aspekt pamięci. My czasami mamy tendencję w takich rozmowach do mieszania dwóch wizji pamięci. Jedna to jest taka pamięć, która biegnie od przeszłości do teraźniejszości, jest po prostu przekazywaniem tego, co było. To się po grecku mneme nazywa, a druga to anamnezis, kiedy przypominamy sobie coś teraz w teraźniejszości z powodów teraźniejszych. Nakierujemy uwagę na to nasze archiwum jakby i wybieramy coś z niego, co przechodzi do świadomości. A dlaczego to się nie aktywizuje? Dlaczego? Właśnie o to chodzi, że nie ma w przestrzeni na przykład obiektów. Jeżeli nie ma debat, dyskusji, wydarzeń artystycznych, czy chociażby muzeów, prawda, to nie ma nic, co skłaniałoby nas do tego wysiłku, żeby pewien nieużyteczny w praktyce obszar pamięci uaktywnić. Przez 25 lat to otoczenie się zupełnie zmieniło. Ludzie w tej chwili, można powiedzieć, pamiętają więcej niż 25 lat temu, chociaż często są to ludzie, którzy nie mają swojej własnej, żywej, osobistej pamięci. Jeśli można coś do tego, bo to mi się wydaje ważne. No, wtedy, 25 lat temu, ludzie raczej byli jeszcze ukształtowani przez ten poprzedni okres, kiedy było dużo tabu. Tematy żydowskie były w dużej mierze tabu, nie całkowicie oczywiście, ale jednak w dużej mierze, a był okres, kiedy to prawie całkowicie, w latach powiedzmy 70. I to na pewno spowodowało trudność w mówieniu i raczej takie właśnie nie spontaniczne, a no, że tak powiem wykalkulowane odpowiedzi na te pytania. No bo czego ten facet ode mnie chce, właściwie o co tu chodzi? Ponieważ wtedy istniała pewna oficjalna linia, która no, albo mówiła, żeby nie mówić o Żydach, albo że Żydzi to jest wojna, a potem nie... No, jakkolwiek to opisywać, to nie jest takie proste. Oczywiście to jednak istniała pewna oficjalna linia, do której wszyscy się odnosili. Ja to teraz mówię specjalnie po to, żeby też do pani wypowiedzi się odnieść, bo mnie jakoś razi to, że pani już te 4 razy powiedziała o oficjalnej wersji, która tu jest w muzeum reprezentowana. No rozumiem oczywiście, że jest jakaś wersja autorów, którzy to zrobili. Pani to nazywa oficjalną, a mnie to słowo dlaczego razi? Ponieważ mi się jednak ono kojarzy, może ze względu na wiek, z takim czymś, co władze narzucają, czy to siłą, czy też po prostu przez kontrolę przestrzeni społecznej i debaty. A tego teraz no nie ma w stopniu, znaczy różne władze i różne siły próbują różne rzeczy narzucać, jak najbardziej. Natomiast no, my jako autorzy staraliśmy się jak najbardziej chronić przed tego typu presją i no, mam nadzieję, że to zostało w dużej mierze uwieńczone sukcesem. Także to jest wersja autorska,
No jeśli ją nazwać oficjalną, to dobrze, ale to jest słowo mylące. No, ona nie jest oficjalna w innym sensie niż to, że jest w muzeum, które jest częścią no, przestrzeni publicznej i pobłogosławione przez władze państwowe, przepraszam, ale bardzo. Nie jest to coś, co władze państwowe sobie zażyczyły i zostało zrealizowane przez autorów. Przepraszam, tu jest niezrozumienie w ogóle, nie zrozumieliśmy, nie uzgodniliśmy definicji pojęcia oficjalne. We wszystkich muzeologicznych opracowaniach oficjalna wersja historii nie ma nic wspólnego z rządową ani z jakąś narzuconą. Jest to wersja, która polega na profesjonalnej historiografii i dotyczy faktów, co do których tak naprawdę nie ma już między historykami jakiejś niezgody. Istnieje coś takiego jak kanon faktów przyjętych przez historiografię, nad którymi już się nie debatuje, uznane zostały za prawdę i to jest ta oficjalna wersja, czyli wersja jak najbardziej zgodna z wersją historyków. I tak rozumiem oficjalną wersję historii, a nie ma to, mnie się to kompletnie nie kojarzy w żaden sposób z wersją narzuconą przez jakiekolwiek władze czy autorytety poza historyczne. Rozumiem, to oczywiście jest jakaś odpowiedź. Tak. Jakkolwiek, no jeśli to się dobrze odnosi do średniowiecza, tego typu definicja, to już do czasów po II wojnie światowej, no z ograniczeniami tylko. A macie Państwo taką wrażenie, taką nadzieję, że to zachodzi, albo że może zachodzić, żeby właśnie kultura, książki, filmy, instalacje, zdjęcia, projekty mogła przenosić te wersje tutaj z tego bunkra tej dobrej pamięci, te wersje tej dobrej pamięci na zewnątrz, tam, gdzie ta pamięć jest popękana, czasem schowana, czasem zakryta jakimś lękiem, niepokojem, czasem niemożliwa do wyrażenia ze względu na brak języka, na przykład jakiegoś ustalonego języka, żeby o tym mówić. Absolutnie tak. Znaczy, bo ja bardzo bym chciał, przepraszam, że się wtrącam, ale chciałbym to coś powiedzieć, co tu bardzo wyraźnie odczuwam. Mianowicie w Pana pytaniu brzmi coś takiego, no, że jest możliwe sformułowanie tego takiego ostatecznego, głębokiego, wieloprawdziwego jakiegoś podejścia, które no, zostało przez tych ekspertów jakoś gdzieś właśnie oficjalnie zaproponowane i to się ma rozejść wśród ludzi. No tak, jak mówię, na pewno jest, jeśli chodzi o średniowiecze. Są jacyś eksperci, się to badają, coś tam zmieniają swoją opinię czasem, ale no, ich opinia powinna do nas dotrzeć jako opinia autorytetów. Jeśli chodzi o takie rzeczy jak pogrom kielecki w roku 1946, to my specjalnie zrobiliśmy coś takiego, co jest z jednej strony w taki minimalistyczny opis faktów, no tak jak to się jawi właśnie z perspektywy tych ludzi, którzy to badają, ale z drugiej strony daliśmy cztery różne, zupełnie równolegle interpretacje wyjaśnienia tego, co się naprawdę zdarzyło w sensie no, wymowy tego i wagi tego. I one są jedne obok drugiego i wcale nie mówimy, że to jest słuszne, chociaż oczywiście ja i każdy ma jakąś opinię na temat tych opinii, na temat tych wersji. Więc to są wersje. Po pierwsze ta wersja, no, można powiedzieć, rządowa czy komunistyczna, że to reakcja zrobiła. Drugie wersja taka podziemia antykomunistycznego, że to zostało sprowokowane specjalnie przez władzę, żeby prawda, skompromitować opozycję. Zbliżona do tego wersja kościelna, że to dlatego, że Żydzi się pchają do władzy, więc zostali ukarani przez to, chociaż tak okropnie, że to nie powinno tak być, no ale są sami sobie winni. I wersja taka, no, którą można nazwać moralną, a która jest podana po prostu jako jedna z tych czterech, że, no, że to jakaś taka straszna, że się zdarzyła rzecz, że nagle tutaj miasto bierze udział w pogromie w pewien sposób i że trzeba coś jakoś pomyśleć, co z tym zrobić. Także jednym słowem, my nie proponujemy żadnej wersji własnej, że to jest słuszne, a tamte inne wyrzucamy do szuflady. One są zupełnie równolegle. Uważam, że to jest dosyć oryginalne, uważam, że chyba cenne podejście. Jeżeli by za 50 lat było tak, że tylko jedna z tych wersji będzie uznana przez większość ludzi za trafną, a te inne za aberrację, ja się będę cieszył, ale ja tego nie powiedziałem w tej wystawie. I to jest ciekawe teraz, jak sobie pomyślimy, jaka jest recepcja, odbiór muzeum, tak?
otwarte jest muzeum, niemalże no, pojawiają się jakieś głosy krytyczne, ale w zasadzie to mamy do czynienia z jakimś takim wyjątkowym narodowym konsensusem po prawej i po lewej, prawda? Z prawej i z lewej strony wszyscy się cieszą, wychodzą zadowoleni z wystawy. Prawicowi historycy wychodzą z wystawy bardzo zadowoleni. A to jest taki zupełnie unikalny przypadek, jeśli pomyślimy sobie o tym, że inne rzeczy, filmy Ida, film Pokłosie wywołują po prostu awantury narodowe, tak? I dzielą społeczeństwo na tych, którzy pójdą do kina i nie pójdą do kina. Może trochę zawieźmy to pytanie tutaj, jeśli ktoś z Państwa będzie chciał, to proszę się odnieść. I proponuję, żebyśmy też tutaj zaprosili słuchaczy naszych do tej dyskusji, jeżeli mają Państwo pytania jakieś, chcieliby Państwo zabrać głos. Ja jeszcze tylko powiem jedno zdanie a propos tego, co Pan powiedział. Muzea są oczywiście instytucjami, które się cieszą olbrzymim autorytetem publicznym i to się nie zmieniło właściwie od wieku XVIII, kiedy pierwsze muzea publiczne powstawały i one miały na celu przedstawienie jakiejś historii właśnie w taki sposób, miały misję edukacyjną, prawda? I stawały się pomału takimi instytucjami obdarzonymi autorytetem i tak jest do tej pory. I dlatego oczywiście to ta wersja tutaj, już nie powiem oficjalna, ale ta wersja, która jest tutaj prezentowana, będzie promieniowała. To jest nieuniknione. Osoby, które tu przychodzą, wiedzą, wierzą w to, że tutaj eksperci tą ekspozycję tworzyli i że ona jest wiarygodna. I dlatego nie sposób porównywać muzeum do filmu, który to film jest jakimś tam, to jest interpretacja autorska jakiegoś wydarzenia historycznego i tak naprawdę tylko tutaj reżyser bierze odpowiedzialność na siebie za tą wizję. Muzeum dzieło wielu rąk i wieloletnia praca, bardzo często, zupełnie inne ma zadania i inaczej jest odbierane. Także tutaj na to bym zwróciła uwagę i na to oczywiście promieniowanie tego, co tutaj jest, jak najbardziej też, gdyż każde muzeum, prawdopodobnie również i to, przede wszystkim w swoim statucie i jako swoją misję w pierwszym szeregu stawia edukację. A nie robi tego ani reżyser, ani prawdopodobnie artysta. Tutaj w przedsięwzięciach artystycznych o co innego chodzi. Co robi artysta, Wojtku? To znaczy nie, no przecież artysta bierze odpowiedzialność za to, co pokazuje, a jeżeli na przykład posługuje się taką formą jak fotografia, takim medium jak fotografia i w dodatku jest to konwencja fotografii dokumentalnej, to kwestia wiarygodności i pewnego powiedzmy, obiektywizmu przedstawiania jest bardzo ważna, więc ta odpowiedzialność tutaj jest. To jest Pana odpowiedzialność jako artysty, prawda? I tutaj jest... Jako człowieka. Ja bym jako człowieka. Raczej. Jako obywatela tego kraju, więc jak najbardziej... Ale ma Pan prawo, tworząc dzieło artystyczne, do swoich własnych, osobistych wizji. Ale oczywiście, że mam prawo do wizji, tylko że ja nie zajmuję się, przepraszam, akurat w tej swojej działalności artystycznej wizjami, tylko odnoszę się do konkretu i staram się rejestrować konkretne sytuacje, czy też konkretne motywy, konkretne obiekty, więc oczywiście fotografia dokumentalna jest rodzajem interpretacji, to już stwierdzono 80 lat temu. Narracja wizualna w projekcie dokumentalnym jest rodzajem interpretacji, ale odnoszę się do konkretu, więc to nie jest wizja. Więc to jednak jest sposób przedstawiania, to jest po prostu bardzo istotna metoda prezentacji tematu. I to jest tutaj nie, to nie jest gest artystyczny w przypadku dokumentu, polega na wyborze metody konwencji obrazowania, która nie deformuje tego, co jest przedstawiane, więc tak to wygląda w przypadku fotografii dokumentalnej. Oczywiście wizyjność w sztuce funkcjonuje jak najbardziej, ale, nie, ale tutaj nie.
Ja bym bronił pani tutaj w tej rozmowie, bo nie chodzi o wizję w sensie tego, jak przedstawić te budynki, tylko ja rozumiem, że pana wizja była taka, że to, co pan zrozumiał, to pęknięcie, ta pustka, ta dziwna rzecz, ten znak zapytania, pan nagle zrozumiał, o co tu chodzi, to pan miał wizję, żeby to wyrazić, opisując różne polskie miejsca i to wyrazić dla publiczności, żeby zrozumieli. Raczej pewien rodzaj potrzeby i przymusu. Natomiast jednak nie był to rodzaj, znaczy jeżeli w przypadku tego terminu wizja, nie był to rodzaj wyobrażenia. Raczej starałem się cały czas odnosić do tego, co widzę i do tych konkretnych sytuacji. Więc to było podstawowe. Nie sposób prezentacji narzucony, tylko jednak... Ale ja bym jeszcze na moment wrócił właśnie do tego, co jest pomiędzy tymi zdjęciami pokazującymi synagogę, czy tam miejsce jakieś ważne dla tej żydowskiej społeczności kiedyś i dzisiaj. I tym, co jest pomiędzy, co budzi takie napięcie i wydaje mi się, że ta oficjalna wersja, czy jakbyśmy jej nie nazwali, w każdym razie ta pamięć dobra tutaj w tym bunkrze tej dobrej pamięci, to jest właśnie to, co tam mogłoby się pomiędzy w kontekście wokół tych zdjęć przed, po, w środku pojawić. Z jakiegoś powodu tego tam nie ma. Być może nawet nie ma języka, kiedy ktoś nie chce o tym mówić, żeby o tym opowiadać. Jakaś ta pamięć jest skryta, nie... Coś tam moim zdaniem nie gra, no to zresztą to napięcie jakby jest wykorzystane w pana projekcie. Czy kultura, książki, literatura, film, rozmowa, instalacje mogą trochę z tej opowieści właśnie z tej dobrej pamięci przenieść i na przykład sprawić, że to się sklei w jakąś całość? Ja bym chciała to pytanie zadać z innej strony. Powiedz mi, jakie może najpierw może dajmy szansę odpowiedzieć tak. Na to pytanie. Ja się zgadzam, oczywiście, że tak. Mamy tutaj filozofów, antropologów, kulturoznawców, artystów. Skąd się bierze jakby ta popularność tematyki żydowskiej, zagłady? Dlaczego ona teraz tak wypływa? Ty mówisz o tym swoim, to znaczy twój język jest taki surowy, ale jest to też język sztuki, prawda? Jest to język wyrazu, który w ramach sztuki artystycznej, który wybrałeś. I dodatkowe pytanie do tego, czy możemy mówić o czymś takim jak trauma kulturowa, czy rzeczywiście ją teraz przepracowujemy, musimy przepracować, czy raczej może to jest po prostu taka moda pewna? Mam odpowiedzieć, tak? Jako pierwszy? Mogę odpowiedzieć, jeśli można. Więc ja nie odczuwam żadnej traumy, ponieważ nie doświadczyłem tych wydarzeń, które spotkały polskich Żydów, ani też moja rodzina, bo nie mam korzeni żydowskich. Więc o traumie nie ma żadnej mowy. Natomiast jeśli chodzi o kwestię mody, no to być może coś takiego istnieje. Wśród prawicowych krytyków sztuki istnieje nawet taki termin jak holo art, czyli oni są przekonani, że artyści, którzy odnoszą się w jakiś sposób do zagłady, robią to ze względów koniunkturalnych. Natomiast w przypadku mojego projektu Niewinne oko nie istnieje, temat znalazł właściwie mnie sam sobie. Oto był sygnał, który płynął z krajobrazu. I kiedy zacząłem to robić i kiedy fotografowałem te obiekty, które kiedyś były synagogami, a teraz są ruinami, remizami strażackimi, bibliotekami w lepszej wersji, to nie zdawałem sobie na początku sprawy, ile ich jest i w jakim są stanie. I też to, co w książce się znajduje, czyli te takie dialogi, jakie miałem okazję odbyć z mieszkańcami tych miast i miasteczek, to właściwie rozmowy były inicjowane nie przeze mnie, tylko przez osoby, które obserwowały to, co robię, to pojawiające się tam jakieś stereotypy antysemickie mnie zaskoczyły, bo zaskoczyła mnie ich ilość i ich powtarzalność. Także zetknąłem się z tematem, z tym przy okazji robienia tego projektu.
A to, co mówię, ten temat sam sobie mnie znalazł, bo to był sygnał, który mnie jak gdyby skłonił do działania, więc ja tego nie wymyśliłem. Obserwowałem krajobraz, którym był znak zapytania i to sprawiło, że się zacząłem nim interesować. Kiedy zacząłem się nim interesować, okazało się, że poszczególne elementy w bardzo konkretny sposób znaczą i posiadają konkretną historię, którą właściwie każdy może poznać. Czyli to jest trochę tak w przypadku fotografii dokumentalnej, jak w wierszu mistrza Zen, Zenji Dogena, który pod koniec swojego życia, tuż przed śmiercią, napisał, że przez 40 lat sprzedawałem wodę na brzegu rzeki. Odnosząc się oczywiście do tego, że każdy może doznać oświecenia i poznać umysł Buddy, tego dostąpić. Tyle tylko, że to jest takie przywracanie pamięci bez tych ludzi, których ona dotyczy, bo tych ludzi nie ma, w związku z tym mogą się pojawić wyłącznie upiory. To jest jakiś taki dans makabry, nie? Chciałam tutaj na oba te pytania czy komentarze odpowiedzieć. To znaczy, nie sądzę, żeby istniało coś takiego jak trauma kulturowa. Trauma to jest doświadczenie, które może dotyczyć tylko osób, które w danej chwili czy w przeszłości traumy doświadczyły. Trauma, czyli jakiś długotrwały, najczęściej kontakt ze śmiercią, zagrożenie życia. Czegoś takiego nie możemy o tym mówić w przypadku na przykład Holokaustu. My, nie pamiętając, w ogóle znając Holokaust tylko z jakichś przekazów. Za to nie można też mówić, wydaje mi się, o jakichś upiorach. Istnieje coś takiego w literaturze, co się nazywa pamięć zastępcza. Pamięć zastępcza świadków. Nie ma już osób lub jest ich bardzo niewiele, tych, którzy pamiętali. Zostały relacje, zostały dzienniki, zostały pamiętniki, jest historiografia, są muzea, są ekspozycje, są przedsięwzięcia artystyczne i to jest tak zwana pamięć zastępcza. My nie pamiętamy tych wydarzeń, ale bardzo dużo paradoksalnie pamiętamy poprzez te przekazy i reprezentacje. Dlaczego tematyka żydowska jest tak nagle bardzo popularna? To wydaje mi się akurat łatwa odpowiedź. Jeżeli tak jak powiedział pan Krajewski, przez wiele lat w ogóle nie można było o tym mówić, były to tematy tabu, a w chwili obecnej bardzo dużo się o tym mówi, no to jest to niejako przepracowanie tematu, prawda? To musi się wydarzyć dla naszego własnego dobra, powiedziałabym. Dlatego, że i tutaj już myślę o tym ogólnym takim zbiorowym wyobrażeniu przeszłości. Dlatego, że nic dobrego dla tożsamości nie wynika z schowania pewnych tematów, tak zwanych trupów w szafie, prawda? My musimy to po prostu przepracować dokładnie, bez względu na to, ile czasu nam to zajmie i ile dyskusji i niejako z pewnymi rzeczami się pogodzić, stanąć z nimi twarzą w twarz. I to teraz po prostu następuje. Tak, okej. Więc pytanie jest, dlaczego teraz, ale to nie jest, to jest presupozycja, jak to się mówi, czyli założenie jest takie, że to dawniej tego nie było. Było tabu, ale to zainteresowanie w pewnych kręgach jednak istniało również w czasach, kiedy to oficjalne tabu było narzucone. Ja mam poczucie, że to zainteresowanie było 30 lat temu absolutnie nie mniejsze niż teraz. Więc to jest pewna raczej od dawna trwająca sytuacja, dosyć stała, że jest zainteresowanie. Oczywiście teraz ono może się realizować na inne sposoby. Mogą być projekty artystyczne bardzo ciekawe, mogą w szkołach dzieci mieć jakieś, prawda, specjalne zajęcia czy konkursy, żeby dokumentować czy poszukiwać wiedzy o tym, co się działo na ich ulicy, czego o czym nie było mowy w latach 80. czy 70. czy wcześniej, ale jednak to zainteresowanie jest stałe. Teraz pytanie, dlaczego? No można tu różnych szukać interpretacji. No odpocząwszy od tego, że te książki Grossa wywołały aż tyle emocji, ponieważ no one wskazywały na jakieś rzeczywiście, na fakty, które no były na tyle trudne, czy jakieś budzące, prawda, co do swojej wymowy, czy co do swoich konsekwencji, budzące wątpliwości, że nie były dyskutowane przynajmniej publicznie. To znaczy chodzi mi po pierwsze o te, prawda, mordowanie Żydów przez sąsiadów, a po drugie o przejmowanie własności. No to są rzeczy, które
zaistniały, no i potem jakby życie, że tak powiem, buduje na tym gruncie, między innymi na tym gruncie. Nie chcę przesadzać z ważnością tych wydarzeń, bo oczywiście to jest coś, co w porównaniu z całą zagładą, jako tą wielkim wydarzeniem i mordowaniem milionów, jest stosunkowo drobną rzeczą, niemniej to jest część tej rzeczywistości, która no, trwa i powiedzenie, że tak po prostu trzeba to przepracować, no na pewno jest trafne, ale no właśnie było to trudne i być może to wymagało tego, żeby upłynęło ileś pokoleń, żeby zacząć o tym mówić w sposób bardziej spokojny, bo ci, którzy pamiętali, też mogli być bardziej uwikłani albo związani z ludźmi, którzy byli jakoś uwikłani, na przykład w przejmowanie własności. To zresztą, jak mówię, było procesem dosyć naturalnym, to znaczy jak Żydzi zostali zabici, to co najcenniejsze zabrali Niemcy, a reszta została i to oczywiście zabrali co energiczniejsi sąsiedzi, to nie jest nic dziwnego. Natomiast no, myślenie o tym, co z tego ma wynikać, jakie są prawne, jakieś ewentualnie konsekwencje, czy ktoś się nie będzie o to upominał później, no to są wszystko sprawy, które budzą wiele lęków, obaw i to jest jeden z powodów, że to się stało tabu, myślę. Ale to jest tylko jeden element. Inny element jest zupełnie odwrotny, uważam. Ja to widziałem już w latach 70., mianowicie wśród ludzi, którzy myśleli o Polsce i o tej polskiej tożsamości, no było takie poczucie, że Polska się stała taka jednolita, prawda, jednostajna, nudna, że kiedyś była ta Polska jeszcze ta dawna, Rzeczpospolita, a nawet ta przedwojenna Polska, taka jakaś wielokulturowa i wielonarodowa i wieloreligijna. I może z tym były związane różne problemy, napięcia i konflikty, o których już teraz specjalnie nie musimy myśleć, bo to nas nie dotyczy, ale jednocześnie z tym się wiązała jakaś barwność, jakaś wartość w tym była i tak dalej. I najlepszym uosobieniem tej barwności i wartości są Żydzi, tak naprawdę. I to jest powód dla szczególnego zainteresowania Żydami. I jeszcze trzecia rzecz, to jest taka, że no, Żydzi są ważni tak po prostu, bo tu chodzi o Żydów, a nie o jakąkolwiek kulturę czy jakąkolwiek element przeszłości. I uważam, że ta ważność jest tak ostatecznie, żeby to skrócić, jest ostatecznie sprowadzalna do faktu, że Żydzi to jest grunt, na którym wyrosło chrześcijaństwo i chrześcijaństwo jest no, czymś bardzo ważnym dla ludzi. Ciągle słyszą o Żydach czy Izraelu, czy prawda, o tych rzeczach w kościele i w nauczaniu. No i Żydzi są jakoś świadkami tego, więc wszystko, co związane z Żydami jest ważne dlatego. Więc nie po prostu kultura i nie po prostu przejmowanie własności, ale też, że Żydzi, a Żydzi są ważni. Ja chciałbym kontynuować drugi z wątków analizy Staszka, mianowicie to odkrywanie przeszłości Polski po okresie dominacji jednego sposobu myślenia o tejże i odkrywaniu tej przeszłości w opozycji do tego, co było wcześniej. A więc stąd zainteresowanie właśnie tą wielokulturowością Polski Jagiellonów. To jest zainteresowanie w opozycji do modelu historiografii, który był popularyzowany i można powiedzieć wymuszany przez instytucje komunistyczne, które miały tendencję do gloryfikowania homogenicznej narodowo i etnicznie Polski piastowskiej w czasach Gomułkowskich najbardziej to było wyraźne. W związku z tym była to taka naturalna reakcja, coś nam zablokowano, to my teraz się postawimy i zaczniemy właśnie to eksplorować i to wybuchło po roku 1990, pojawili się różni lokalni entuzjaści, którzy zaczęli badać żydowską historię swoich miasteczek, zaczęli też nawet czynić pewne kroki, żeby coś odnowić, żeby dać świadectwo. I to było bardzo piękne, tylko to w pewnym momencie, jakby to powiedzieć, się załamało o tyle, że no to był taki nurt estetyzujący. Piękną, wielokulturową przeszłość, żeby uaktywnić, tyle tylko, że no, jego uczestnicy jakoś nie dopuszczali do świadomości, że ta piękna wielokulturowość nie była często piękna, że było pełno konfliktów, że ktoś tam jednakowoż sprawował, miał dominującą pozycję i wszystko to poza tym skończyło się bardzo źle. To jest smutna historia i ja widziałem po prostu, jak ci ludzie w tych małych miasteczkach, no, reagują, kiedy ich wysiłki na rzecz pokazania, odnowienia pięknej synagogi. To jest bardzo
przyjemna rzecz. Nie? Jednocześnie 300 metrów dalej jest miejsce straceń, na którym jest taki mały, zrujnowany pomniczek ofiar Holokaustu. Akurat mówię o Łańcucie teraz. Gdzie no, nikt się tym nie interesuje specjalnie, bo synagoga jest piękna, a miejsce zagłady jest brzydkie. Ono ma związek z czymś okropnym. O wiele ładniej, lepiej i łatwiej jest się pochwalić, jaką tu piękną mieliśmy wielokulturowość. I to się robi takie przywracanie pamięci w stylu landschaftu, prawda? Dwóch hasydów przed synagogą w zachodzącym słońcu. Taki landschaft pamięci się tworzy. Kiedy pojawiły się debaty po książkach Grossa, na przykład okazało się, że tego smutnego obrazu przeszłości nie da się wyegzorcyzmować za pomocą pięknie odnowionych synagog i wtedy ludzie się trochę najeżyli, ustawili się w reakcji obronnej. Ja nie wierzę za bardzo w koncepcję traumy, bo ona idzie na łatwiznę epistemologiczną trochę. No a poza tym ludzie są różni. Nie każdy ma do swojej psychiki takie nastawienie jak bogate wiedeńskie mieszczaństwo końca XIX wieku. Ludzie mogą przejść przez różne okropne rzeczy i spłynie to po nich. Zgadzam się, że społeczeństwo polskie w większości nie przyswoiło pamięci zagłady, ale nie musi to oznaczać, że przeżyło jakąś traumę. Trauma zaczęła się tworzyć w momencie, kiedy pewna wizja przeszłości, bardzo idealnej, skonfliktowała się z realiami, kiedy okazało się, że nie można jak gdyby wybrać sobie jednej żydowskiej przeszłości, że trzeba to przyjąć z dobrodziejstwem inwentarza. Trzeba przyjąć również i tych pomordowanych Żydów. I tutaj wtedy pojawił się konflikt. Jeszcze jedną bym tutaj dodała sprawę do tego wszystkiego, co zostało powiedziane. Już od kilkudziesięciu lat na Zachodzie bardzo wielką karierę robi pojęcie dziedzictwa kulturowego i historii publicznej. Historia publiczna to są wszystkie te nurty i elementy związane z przeszłością i z historią, które pozostają poza nurtem profesjonalnej historiografii, czyli poza akademią, poza uniwersytetem. W wielu krajach i do nas również to doszło. Po prostu jest taki wielki boom na wszelkiego rodzaju historia i kontakt z przeszłością jako sposób w ogóle spędzania czasu. Jako sposób spędzania czasu wolnego, jako zaangażowanie swoje własne i poznawanie dziedzictwa swojego własnego kraju i nawet szerzej. Jeśli chodzi o stosunki polsko-żydowskie i o historię Żydów w Polsce, no to jest to oczywiście nasze dziedzictwo i w sposób nieuchronny również dojrzeliśmy do tego, żeby się w to zgłębić zarówno na uniwersytetach, jak i poza nimi, na najprzeróżniejsze, w tym artystyczne również sposoby. Także to jest też również element, wydaje mi się, bo to nie chodzi tylko o to, że interesujemy się tylko Żydami. My akurat o tym tutaj rozmawiamy, bo jesteśmy w takim miejscu. Bardzo dużo ludzi w chwili obecnej w ogóle interesuje się na różne sposoby historią. Zauważcie Państwo, mnożą się wszelkiego rodzaju rekonstrukcje, one są różnego, wiadomo, rodzaju. I bardzo dużo takich historycznych miejsc i miejsc dziedzictwa w chwili obecnej powstaje ten boom w ogóle muzealny, z którym mamy do czynienia, również jest z tym związany. Niech to będzie może na zamknięcie naszych rozważań o pamięci gorącej i pamięci zimnej. Niestety musimy już kończyć. Grzegorzu, chciałbyś jeszcze coś dodać? Tak, bo takie mam wrażenie, że w tej pamięci jest taki kolec, nie? Z której strony byśmy nie szli, jak bardzo byśmy nie albo nie sentymentyzowali, albo to jakoś estetyzowali, albo coś, to za koniec końców na ten koniec się nadziewamy, nie bardzo wiemy, co z tym zrobić. Psychoterapia, czy to pojęcie traumy tutaj mnie upoważnia do takich asocjacji. Ona proponuje takie przepracowanie, jak już tak przepracujemy, to wówczas będziemy zdrowsi i tak będziemy jakoś normalnie żyli. Idąc za Hillmanem i moim kolegą Tomkiem Stawiszyńskim, który o Hillmanie i takim ujęciu właśnie krytycznym o psychoterapii piszę, że nie, być może to jest jakiś rodzaj przystosowywania nas do systemu, żebyśmy się nie zastanawiali, jak ten system zmienić. Być może po prostu jest taka natura człowieka, że są takie rzeczy, z których nigdy nie przepracuje. Jak mój znajomy, który coś
niedobrego w PRL-u robił w partii bardzo wysoko. Mówi, i tak ma być. Mówi, niech to będzie taka drzazga, która do końca życia mnie uwiera. No, to jest część mnie, tylko jak się z tym pogodzić? I tutaj rozmawiając dzisiaj o tym z Małgosią, to sięgnęliśmy po taką książkę, z której cytat zaproponuję jako puentę spotkania. Frank Akersmith, narracja, reprezentacja, doświadczenie, studia historii, historiografii. I on pisze coś, co mnie tutaj jakoś bardzo koresponduje z tym, co pomyślałem, przywołując właśnie ten taki psychoterapeutyczny wątek. Paradoksalnie są rzeczy w naszej współczesnej przeszłości, których nigdy nie przyswoimy, które powinny powodować powracające i przewlekłe choroby i nerwice. Są aspekty naszej przeszłości, o których można słusznie powiedzieć, że zostały uleczone, że tak zwane normalne życie pozwoliłoby pustka, którą stworzyły w naszym wspólnym umyśle, została ponownie wypełniona, że jesteśmy w stanie z nimi normalnie żyć, chociaż zmieniły nas one w ludzi, których przyszłość jest obciążona niebezpieczeństwem powtórzenia się w ponurej przeszłości. Są bowiem rany, które stale powinny boleć, a w życiu cywilizacji choroba jest czasami lepsza niż zdrowie. Dziękujemy Państwu bardzo, dziękujemy naszym uczestnikom, podziękujmy im brawami. Sławomir Kapralski, Wojciech Wilczyk, Anna Ziębińska-Witek i Stanisław Krajewski. Dziękujemy bardzo. Państwa na koniec jeszcze tylko prosimy o wypełnienie ankiet i złożenie ich u koleżanek i kolegów tutaj przy wychodzeniu. Dziękujemy, do widzenia. Dziękujemy bardzo.